Cześć, z tej strony Daria. Witam Cię w drugim odcinku na moim kanale. I dzisiaj chciałabym Was zachęcić do przeczytania artykułu dotyczącego genezy mojego bloga trenujekreatywność.pl. W tym artykule dowiecie się, dlaczego ja już się sobą załamałam i już stwierdziłam, że to jest koniec i już nie chcę mieć tego sumiennego zapału i postanawiam działać. I myślę, że to jest ogólnie taki temat, który jest dosyć powszechny wśród młodych ludzi, czyli ten sumienny zapał. I ja też to mam, bardzo często ekscytuję się swoimi pomysłami, tym, co ja nie zrobię, jak będzie wspaniale, ale potem z działaniem jest trochę gorzej. I właśnie ten blog ma być dla mnie takim publicznym zobowiązaniem się do bycia systematyczną i do rozwijania się w tej dziedzinie. Dlatego totalnie zachęcam do przeczytania tego artykułu, do zobaczenia właśnie jakie wydarzenia miały miejsce przedtem, zanim właśnie zdecydowałam się prowadzić tego bloga. No i mam nadzieję, że właśnie zajrzycie i dacie mi znać, co o tym sądzicie i napiszcie mi, czy wy też macie taki sumienny zapał i często snujecie takie wizje jak ja o tym, czego nie zrobicie, ale no niestety z działaniem jest ciężej. Dajcie znać w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć!